Panie trenerze, dzisiaj spotykamy się na pierwszym noworocznym treningu rezerw Stali Stalowola. Proszę krótko powiedzieć, jak tam po nowym roku? Bardzo dobrze. Chłopaki przyszli uśmiechnięci. To jest dla mnie bardzo ważne, że chcą pracować, więc pracujemy w nowy rok, w nowe nadzieje. Także. Dzisiaj pierwszy trening. Ilu zawodników się stawiło na treningu? No było 16. Jeden z zawodników doznał właśnie kontuzji na rozgrzewce. Niefortunnie stanął, więc jest 15. Z tego, co tutaj pan słyszałem poza kamerą, słyszałem jakieś nowe zmiany w sztabie szkoleniowym. Tak, dołączył do nas Dominik Maluga. Bardzo mnie to cieszy. Bo uważam go za bardzo fajnego, świetnego fachowca, więc będzie z nami współpracował. Myślę, że cały czas się rozwijamy i będzie dobrze. Proszę powiedzieć kibicom, jakie plany na najbliższą przyszłość czekają rezerwy Stali Stalowola, jeżeli chodzi o przygotowania do nowego sezonu? No, ciężkie dla chłopaków. Takie są plany, że pierwsze dwa tygodnie mamy mocniejszy trening, gdzie chłopaki będą głównie bazować na nad wytrzymałością. Później wchodzimy w okres sparingowy, gdzie będziemy coraz mocniej trenować i myślę, że do rundy bardzo dobrze się przygotujemy. Pierwszy trening, pierwszy mecz sparingowy jest kiedy? 27 gramy z Wisłą Sandomierz. To godzina jeszcze do ustalenia. Dziękuję bardzo i życzę jak najmniej kontuzji w tym okresie przygotowawczym.